Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tematem dzisiejszej homilii jest uczta. W ramach wprowadzenia do tego tematu chciałbym przybliżyć sytuację opisaną w pierwszym czytaniu. Zwrócić uwagę na powrót Izraelitów z niewoli. W ramach rozwinięcia chciałbym skoncentrować się na postawie świętego Pawła, który twierdzi, że jest w stanie się dobrze bawić i przy tym zachować honor i szacunek. No i w ramach podsumowania nawiązać do uczty, która tym razem symbolizuje Królestwo Niebieskie z perspektywy także i jego ziemskiego wymiaru, czyli Królestwa Bożego, które jest już tutaj na ziemi. Jeżeli chodzi o pierwsze czytanie, tak jak wspomniałem, ono nawiązuje do powrotu Izraelitów z niewoli. Słyszymy proroka Izajasza, który mówi o tym, że Pan zastępów przygotuje na tej górze, to góra Syjon, podpowiada, ucztę z tłustego mięsa i z wybornych win i potem jeszcze raz z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Komentatorzy biblijni bronią tutaj Izajasza i mówią: nie pomylił się, chciał tak napisać. Jeżeli chodzi o naród wybrany i stopniowanie przymiotników, które wykorzystywali Izraelici, rozróżniają ten stopień podstawowy i najwyższy. Nie ma środkowego. Oni powiedzieliby, że coś jest albo dobre, nie powiedzieliby, że jest lepsze, potem powiedzieliby znowu, że jest najlepsze. Prorok Izajasz korzysta z tego środku stylistycznego, z takiej perspektywy, żeby pokazać, że czeka nas pewna niesamowitość, tak wielkie dobro i tak wielka obfitość darów od Boga, że przekracza to wszelkie nasze wyobrażenia. Przypominam, że mówi to z perspektywy tego, kiedy Izraelici wracają z niewoli. Dalej, jeżeli chodzi o proroka Izajasza, mówi o tym, że Bóg zedrze na tej górze, górze Syjon, zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów oraz całun. Te wypędzenie Izraelitów z ich kraju miałoby oznaczać oddalenie się od Boga, zawierzenie grzechowi, popadnięcie w grzech. I ten całun, który się pojawia, to jest ta chusta, o której słyszymy przy okazji pogrzebu Jezusa Chrystusa. To chusta, którą zakładano na twarz, zabandażowaną twarz osoby zmarłej. W
tej perspektywie Izajasz mówi, że Izraelici porzucili Boga na skutek swojego odstępstwa od wiary. Zostali też niewolnikami, zostali wypędzeni ze swojego kraju. Dzisiaj wracają tam i nie są pewni, co takiego ich czeka. Dlatego Izajasz pociesza ich: Bóg ściągnie z waszych twarzy całą, czyli chustę symbolizującą waszą śmierć. Z takiej perspektywy, że Pismo Święte pokazuje nam, że ludzie, którzy popadają w grzech, umierają. I Pismo Święte takich ludzi nazywa martwymi. Natomiast o tych, których życie ziemskie dobiega końca, ale gdy nie wiemy o tym, nic nie świadczy o ich grzechu, sam Jezus Chrystus podchodzi do takich ludzi i mówi: przecież nie umarli, tylko śpią. Dlatego też zupełnie z innej perspektywy ten pierwszy fragment każe nam spojrzeć na zagadnienie grzechu, wypędzenie i niewolę, zresztą podobną do niewoli egipskiej, jako skutek, pewne następstwo oddalenia się od Boga i także popadnięcie w grzech. Dalej, jeżeli chodzi o tą ucztę ukazaną w pierwszym czytaniu i powrót Izraelitów z niewoli, co jest bardzo ważne, Izraelici zgromadzą się wokół stołu i zostanie pokonana pewna niesamowita moc. Chodzi znowu o grzech. Ta uczta miałaby być ucztą miłości i oczywiście zapowiedzią nieba. Jeżeli chodzi o zagadnienie tego, w jaki sposób widoczne jest w tym pierwszym czytaniu Królestwo Niebieskie, to komentatorzy biblijni wskazują na nasz udział we mszy świętej, gdzie stołem, do którego zasiadamy, najpierw jest ambona, stół Słowa Bożego, a potem także i sam ołtarz, z którego będziemy przyjmowali komunię świętą. Punkt drugi, czyli umiejętność świętowania świętego Pawła Apostoła, który w drugim czytaniu zwraca się do Filipian i mówi tak: potrafię cierpieć biedę, potrafię też korzystać z obfitości. No i ktoś by mógł powiedzieć: no okej, no cierpienie biedy pewnie wymaga jakiejś umiejętności, żeby to przetrwać, tak? Byle do ostatniego, czy byle do dziesiątego. Różne już są te terminy, kiedy otrzymujemy nasze wynagrodzenie, czy też być może same także i emerytury. No ale jaki jest problem w tym, żeby obfitować? No i pytamy: święty Pawle Apostole, dlaczego nie potrafisz? Co trudnego jest z tym, kiedy masz nadmiar, kiedy niczego ci nie brakuje? Gdzie tutaj widzisz problem? Byśmy zapytali. I musimy zwrócić uwagę z tej perspektywy, że święty Paweł Apostoł mówi o tym, że można stracić głowę, jeżeli mamy wyjątkowo duży nasz stan posiadania. I pewnie znamy takich ludzi, którzy zupełnie zmienili się wtedy, kiedy faktycznie ich życie stało się życiem opisywanym przez ich zamożność. I święty Paweł mówi: ja nawet gdybym miał wiele, a były takie chwile, kiedy miał wiele, nie straciłem wtedy głowy. Ponieważ święty Paweł Apostoł upatruje swojej wartości w tym, że jest dziedzictwem Królestwa Niebieskiego, że jego przyjacielem, tym, który wezwał go do nawrócenia i zejścia ze swojej drogi, jest Jezus Chrystus. I święty Paweł Apostoł myśli także o uczcie, która jest tematem tejże homilii. Co ciekawe i co bardzo mi się podoba, komentatorzy biblijni zwracają również uwagę na to, że święty Paweł Apostoł przez bardzo długi czas jest zupełnie niezależny finansowo, że Filipianie są jedną z niewielu wspólnot, od której przyjmuje pomoc materialną. Tu pojawia się to jedno pytanie, które kiedyś zadałem i które tak doceniło bardzo wielu ludzi. Czy potrafisz od kogoś przyjąć dar, nie próbując od razu znaleźć środka, żeby się zrewanżować? No jako przykład, jedna z osób, która kiedyś prowadziła zajęcia psychoterapeutyczne, w których też brałem udział razem z naszymi kolegami z rocznika seminarium, prowadząca powiedziała wtedy tak: te zajęcia są normalnie odpłatne, ale jeżeli chcecie, możecie za nie zapłacić, ale nie musicie. Ponieważ chcę być człowiekiem, który na tyle dba o siebie, że jest otwarty na ten świat i jest w stanie dać drugiemu coś zupełnie za darmo. Nieważne od stanu posiadania tej osoby, czy ją na to stać, czy nie, to ta osoba miała decydować, czy zapłaci za udział w tych zajęciach, za każdą kolejną godzinę i kolejne też dni i tygodnie, czy też po prostu ta prowadząca będzie mogła ofiarować swój czas w taki sposób nieodpłatny. Wracając do świętego Pawła Apostoła, jego stan majątkowy był różny. Pracował także fizycznie, nie bał się tego, ale jednocześnie był wysoko sytuowany ze względu na swoje wykształcenie, którym wyróżniał się spośród innych ludzi tamtych czasów. A to, co akurat najbardziej sobie cenię w tym drugim czytaniu, to postawa samodzielności świętego Pawła. Jego niezależność finansowa, ale też niezależność od drugiego człowieka. Nie mam na myśli tego, że miał być samotnikiem.
to raczej nie jest dobre. Generalnie rozwijamy się pośród innych ludzi, ale święty Paweł Apostoł pokazuje nam to, że nie potrzebuje drugiego człowieka, by nim manipulować albo by go wykorzystywać. I przedstawiam tu przykład bardzo pozytywny, dobry, ale myślę świetnie obrazujący tą sytuację. Pewnej mamy, która czytała, wspaniałej mamy, która czytała książki swoim dzieciom, i w pewnym momencie, te dzieci też zaczęły szkołę, i w pewnym momencie ona wchodziła do pokoju swoich dzieci wieczorem, by czytać im książkę, miała ją w ręku i te dzieci powiedziały: nie jesteś nam potrzebna. No brzmi to strasznie, ale ta mama sobie to przemyślała i te dzieci powiedziały: my już ciebie nie potrzebujemy, sami czytamy książki. Zrobiły to z największą radością. Mama owszem, no w jakiś sposób cierpiała wtedy, ale mówiła sobie tak: czy nie na tym polega wychowanie? Na doprowadzeniu człowieka do samowystarczalności i samodzielności. I powiedziała: moje dzieci dzisiaj są w stanie już same czytać swoje książki. I dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, którzy wykorzystują drugiego człowieka. Mówi o tym też taka tematyka psychologii jak narcystyczne zaburzenia osobowości, że drugi człowiek jest dla nas ozdobą, że jego potrzebujemy tylko po to, by lśnić, i tak naprawdę zabieramy całe jego życie. I o tym mówi święty Paweł Apostoł: ja tak nie robię. Jestem samowystarczalny, drugi człowiek jest wyjątkowy sam w sobie, nie potrzebuję go, żeby nim manipulować, czy też żeby go wykorzystywać. Interpretacja trzeciego czytania, czyli Ewangelii, no i podsumowanie tej homilii. Słyszymy o uczcie, która miała zostać wydana przez króla. Izraelici uwielbiali ucztować. Generalnie Izrael gromadził się w bardzo licznych rzeszach ludzi wtedy, kiedy w Jerozolimie miały miejsce jakieś wielkie święta. Oni wtedy wszyscy przybywali do Jerozolimy, nawet pielgrzymowali nieraz kilka dni. I wtedy składali Bogu ofiary, ale też sami ucztowali. I wspominają tę sytuację jako wielką radość i w pewnym momencie dochodzi do tego, że oni mówią sobie: tak będzie, gdy będziemy zbawieni. Oni tak wielką radość przeżywali przy okazji świąt, które obchodzili w Jerozolimie, bo tam była świątynia Izraela. I tak wielką radość czerpali z tego, że są razem, że w pewnym momencie zaczęli mówić: pewnie tak będzie, jak będziemy zbawieni. My, chrześcijanie, powiedzielibyśmy: tak będzie, jak będziemy w niebie. Oni mieli jeszcze do tego jeszcze jeden powód, żeby niebo, zbawienie wyobrażać sobie jako wielką ucztę, ponieważ często cierpieli głód. Oni byli rolnikami, byli pasterzami. Dobrze znane dla nich było te uczucie, które towarzyszyło osobie, która jest głodna, która nie ma co jeść, która zastanawia się nad tym, jak przetrwa kolejny dzień swojego życia. Jeżeli chodzi o wystawne przyjęcia, bardzo często królowie przygotowywali takie przyjęcia, w których nawet nie brali udziału, po to, żeby pokazać się ludziom. Nawet słyszymy o tym w Piśmie Świętym, że mieli trąbić przed sobą, by wtedy bezdomni i ubodzy zbiegli się do nich i wtedy ci królowie byliby odbierani jako ktoś wspaniały, ktoś o wielkim sercu. Oczywiście chodziło po prostu o to, żeby zrobić jak najwięcej zamieszania wokół swojej osoby, zdobyć sobie sławę i popularność. Często tak było. Dzisiaj ta sytuacja jest nieco inna, bowiem ona opisuje poprzez symbol króla samego Boga, który wydaje przyjęcie na cześć swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a jest to dzień Jego zaślubin. Dodam, że oblubienicą Jezusa Chrystusa jest Kościół, czyli ludzie, którzy ten Kościół stanowią. Jeżeli chodzi o rytuał wydawania przyjęć, był on bardzo ważny, restrykcyjnie przestrzegany. Były dwa zaproszenia. Pierwsze zaproszenie, gdzieś w odległym terminie, poprzedzające o wiele dni samo przyjęcie, bez podawania terminu, kiedy król chciał się dowiedzieć, kto tak naprawdę chce wziąć udział w organizowanym przez niego przyjęciu. I wtedy już goście wyrażali wolę. Mówili: będziemy, czy też nie będziemy. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie. Pamiętajmy, że to zaprasza sam król. Otrzymanie tego zaproszenia było wielką nobilitacją. Drugi raz ludzie, uczestnicy przyjęcia, mieli być zaproszeni już w samym dniu przyjęcia, o jakiejś wcześniejszej, dopołudniowej porze. No i wtedy właśnie tym ludziom przypominano: dzisiaj jest to przyjęcie, wszystko jest gotowe, król was oczekuje. Niesamowitość sytuacji polega na tym, że słyszymy o tym, iż ludzie, którzy byli zaproszeni, potwierdzili: tak, my przyjdziemy, że nie przychodzą, i niesamowita jest postawa króla, to znaczy Boga. Żaden król nigdy by tak nie zrobił, nigdy. Natomiast król, czyli symbol samego Boga, mówi: idźcie jeszcze raz.
mamy trzecie zaproszenie. To nie zdarzało się nigdy, bo po drugim zaproszeniu cała okolica była już spalona. Jeżeli ktoś tak zlekceważył króla, wysyłał wojsko, równał teren z ziemią. Taka sytuacja jest przedstawiona nieco później jako pewien, nie jako wyrok Boga, ale coś zupełnie innego. Otóż Jezus Chrystus zapowiada właśnie poprzez zniszczenie tego miasta, wytracenie tych ludzi, którzy odmówili królowi, Jezus zapowiada coś, co miało nastąpić w roku 70 po narodzinach Chrystusa. Mianowicie zniszczenie Jerozolimy, zburzenie także tego, co było chwałą i dumą Izraela, mianowicie świątyni w Jeruzalem. Słyszymy, że uczta, i to jest akurat kolejna bardzo ważna perspektywa, jeżeli chodzi o ucztę, wiemy, że goście zrezygnowali z niej, ale zanim zostali zaproszeni następni, pojawia się pewna bardzo ważna sugestia. Uczta nie została odwołana. To znaczy, że niechybnie nadejdzie kiedyś czas sądu szczegółowego, kiedy będziemy rozliczeni z naszych uczynków, potem sądu ostatecznego, gdzie zostaniemy ustawieni po prawej czy też lewej stronie Boga, jako ci, którzy mają wejść do chwały nieba, albo ci, którzy wybrali życie wieczne bez Boga. Mianowicie Bóg, czyli symbolicznie ten król, postanawia zaprosić ludzi z jakichś rozstajów dróg. Są to ludzie każdego rodzaju, dobrzy i źli. Pokazuje to Królestwo Boże, które jest obecne już teraz, gdzie ludzie są dobrzy i źli. Sam król dołącza na te przyjęcie, co jest czymś niezwykłym, ponieważ często królowie organizowali przyjęcia, ale nie brali w nich udziału. Tak po prostu, żeby się zaprezentować. Ten król, który obrazuje samego Boga, bierze udział w tym przyjęciu i zwraca uwagę na jednego gościa, który nie ma stroju weselnego. No i mówimy sobie, dlaczego tego wymagał? Zebrał ludzi z ulicy, jeszcze się dziwi, że nie mają stroju. Jak mieli się przygotować? To ludzie z łapanki. No i teraz tak, okazuje się, że władcy tamtych czasów, królowie, zamożni ludzie, gdy wydawali przyjęcie, mieli kogoś takiego w gronie swoich współpracowników i sług, który nazywał się garderobianinem. I ta osoba miała na celu ubranie wszystkich ludzi na te przyjęcie. Sama szata zresztą, symbol tej szaty przedstawia, on jest obrazem, pokazuje w jaki sposób wnętrze człowieka. Tak, w zależności od tego, jak my się ubieramy, coś ta szata też o nas mówi. Więc jeżeli ten człowiek był nieubrany, to znaczy, że sam tak zadecydował. On wyróżniał się spośród innych ludzi, nie pasował do nich. Komentatorzy biblijni powiedzą, nie był z nimi w komunii. Nie był tak samo w komunii z samym Bogiem, to znaczy nie mógł przebywać na tym przyjęciu. Święty Paweł Apostoł, o którym było w drugim czytaniu, zachęca nas w jednym ze fragmentów pism, których jest autorem, do tego, żebyśmy przyoblekli się w Chrystusa. Ktoś jeszcze inny z komentatorów powie, że ta szata weselna to jest szata, którą chrześcijanie otrzymują wtedy, gdy przyjmują pierwszy sakrament, a jest nim chrzest świętym. Amen.